Pada nas rzemki podczas dnia, trochę być takim doskonałym zastrzykiem energetycznym. Potem wstajemy w pełni sił i jesteśmy w stanie funkcjonować do końca dnia. Szczególnie popularny na Dalekim Wschodzie. Widziałem kiedyś na targach zegarków w Bazylei podczas przerwy w kawiarni komuś siedział Japończyk. Na chwilę się zdrzemnął, obudził się, siedząc przy stoliku, zapłacił rachunek i poszedł dalej pracować. Wiele badań pokazuje, że drzemki są taką świetną formą zastrzyku energetycznego, ale też pokazują, że w taki sposób nie zastąpimy sobie tej energii, którą dostajemy z regularnego nocnego snu. Otóż mamy rytm biologiczny. Ponoć około godziny 21 u każdego z nas rozpoczyna się wydzielanie melatoniny, czyli substancji, która sprzyja zasypianiu. Jeżeli z tym podążymy, to gdzieś przed północą już będziemy senni, zaśniemy. Najlepszy sen mamy około godziny 2, no i potem gdzieś około 6, 7, pełni energii wstajemy, działamy. No i tam kolejne elementy cyklu dziennego. Zatem reasumując, jeżeli masz ciężkie dni, jesteś wyczerpana, wyczerpany, to warto 10-15 minut się zdrzemnąć, to bardzo pomaga, ale nic nie zastąpi tego, żeby potem odespać, żeby regularnie spać, kłaść się wcześniej, to jesteśmy zdrowsi, silniejsi i pełni energii.